Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć w kontekście dalej uświęcenia o takiej, można powiedzieć, o takim wątku pneumatologiczno-teologicznym. Brzmi to bardzo pewnie zagadkowo, ale chciałbym się odnieść do pewnego szczególnego działania Ducha Świętego, które myślę zmienia nas, które jest opisane w 8 rozdziale Listu do Rzymian i w 4 rozdziale Listu do Galacjan, mianowicie o tym, że Duch Święty jest zesłany do naszych serc. Jest zesłany do naszych serc, abyśmy wołali Abba, Ojcze. Bóg zsyła Ducha Świętego do serc naszych, wołającego Abba, Ojcze. Dlaczego? Bo jesteśmy synami. To jest list do Galacjan, 4 rozdział, 6 werset. O co chodzi w tym fragmencie? Myślę sobie, że chodzi o taką bardzo ważny wymiar chrześcijaństwa. I tym bardzo ważnym wymiarem chrześcijaństwa jest to, że nie tylko jesteśmy pojednani z Bogiem, ale jesteśmy również w rodzinie Bożej. A skoro jesteśmy w rodzinie Bożej, to oznacza, że wszechmocny, potężny, chwalebny, niewypowiedziany, nieskończony, niepojęty Bóg. Bóg Ojciec. W jakiś tajemniczy sposób wybiera być dla nas ojcem. Wyobraźcie sobie takiego ojca, który jest największym geniuszem na świecie. Największym geniuszem. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Więcej ma taką tajemniczą miksturę i żyje na wieki. I ten ktoś ma dziecko. I kim on jest wobec tego dziecka? Jest ojcem. Pomimo tej całej wielkości, tej całej chwalebności, a może nawet powiedział inaczej, mając to wszystko, wybiera być ojcem dla swojego dziecka. I mniej więcej ten obraz, myślę, próbuje nam apostoł Paweł nakreślić, kiedy mówi o tym, że mamy prawo mówić do Boga Abba, Ojcze. Abba to jest takie proste, zwykłe, codzienne, powszednie zawołanie dziecka do swojego ojca. Ojcze, tato, niektórzy próbują to gdzieś tam nawet tak do tatusia sprowadzać. No ja jestem zawsze troszeczkę, mam pewne zawahanie, żebyśmy po prostu nie weszli w sentymentalizm, bo to nie chodzi o tani sentymentalizm w tej prawdzie biblijnej. Ale chodzi o to, żebyś niezależnie od tego, co przechodzisz w swoim życiu, a możesz bardzo różne rzeczy przechodzić, tak jak Bóg wybrał dla swojego jednorodzonego syna, żeby przeszedł naprawdę przez trudne chwile. Żebyś nigdy nie wątpił, albo nie wątpiła, że przestał być dla ciebie Abba Ojcem, że przestał być tym, który ciebie prowadzi, który ciebie strzeże, który ciebie wychowuje, który ciebie przygotowuje do nowych zadań, bo właśnie przygotowuje i nie mam teraz czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale kontekst listu do Galacjan właśnie o tym mówi, że on chce być intymnie, blisko związany z tobą, żeby cię przygotować do pewnych większych dzieł, które tak naprawdę dopiero będą w przyszłości, najprawdopodobniej w wieczności, chociaż być może też jakichś większych dzieł w twoim życiu. Po to jest bliski, po to to zaufanie wprowadza w twoje życie, żebyś właśnie był gotowy do czegoś większego, do czegoś głębszego, co wymaga więcej odwagi, co może wymaga więcej cierpienia, więcej zaparcia się samego siebie, ale po to on jest bliski, żebyś umiał więcej i dojrzewał, bądź dojrzewała. Ale jak to wszystko się dzieje? Ano dzieje się to w taki sposób, że tenże Bóg Ojciec ze względu na Syna, ze względu na twoją wiarę w Syna, posyła do twojego serca Ducha Świętego. I to ten Duch Święty ci podpowiada. I to ten Duch Święty ci pewne rzeczy tłumaczy. To ten Duch Święty mówi, uwierz w te rzeczy, przyjmij to. Nie myśl, że jesteś kimś obcym Bogu, bo nie jesteś. Ze względu na to, że zostałeś przyjęty przyjęta do Bożej rodziny. On jest prawdziwie twoim ojcem. Co z tego dla nas wynika? Myślę, wynika bardzo praktyczna myśl. Nie zagłuszaj głosu Ducha w swoim sercu. Nie bądź tak bardzo fałszywie pokorny, nie bądź tak bardzo uniżony, żeby zagłuszać głos samego Ducha Świętego, który jest ci łaskawie posłany do twojego serca i podpowiada ci. Nie zasługujesz na to, ale zostałeś wybrany, zostałeś powołany, zostałeś adoptowany, zostałeś przyjęty
do Bożej rodziny i masz prawo wołać do Boga Ojca, Abba Ojcze. Pamiętajmy o tym, bo to naprawdę zmienia nasze życie. To naprawdę zmienia naszą postawę do Boga. Nie wyrzekajmy się tego, ale przyjmujmy to jako zaszczyt, który nam się może no nie należy, ale który chcą nam dać w tej nowej rodzinie, bo należymy, bo prawdziwie do tego nowego, do tej nowej społeczności, społeczności Bożej, dzięki łasce należymy. Niech tak właśnie w naszym życiu będzie. Boże, dawaj nam wołać Abba Ojcze do Ciebie, bo prawdziwie mamy do tego prawo. Dawaj nam się tym cieszyć i dawaj nam Ciebie za to uwielbiać, ze względu na to, czego dokonałeś w swoim Synie i w Duchu Świętym, który jest w naszych sercach. Z Bogiem i do zobaczenia.